Witam wszystkich, oto w takim innym filmiku na moim kanale, bo chciałem po prostu zareklamować pewną modyfikację o nazwie Dziedzictwo. Jest to taka polska modyfikacja, która jest tworzona i chciałem was po prostu zaprosić do śledzenia tejże modyfikacji na fanpage'u Raven Studio, link znajdziecie w opisie. A tutaj także jest forum, które założył twórca. Także możecie się tutaj wypowiedzieć, czy nawet się zgłosić do pomocy w tworzeniu, przy tworzeniu moda, jak tam chcecie. Wiem, że niektórzy z was są kreatywni i lubią bawić się właśnie w takie rzeczy. Jeżeli nie wystarczy wam informacji, to na Demoders także znajdziecie tutaj wszelkie informacje, dyskusje właśnie na temat modyfikacji. Cóż, ponadto twórca kiedyś przygotował film, żeby wprowadzić mniej więcej, co daje ta modyfikacja, co zmienia i w ogóle. I teraz po prostu wkleję ten film do mojego filmu, żebyście mogli posłuchać i ocenić właśnie tą modyfikację, czy warto ją śledzić i w ogóle. Dobra, to byłoby na tyle z mojej strony. Zapraszam was do obejrzenia tego, co twórca chce wam pokazać. Ten chłopczyk ma kaca. Cześć, siema, z tej strony Kaczka. Widzisz, rybak 9562, whatever. A specjalnie dla was, dla tych niecierpliwych, chciałem pokazać krótki, może nie gameplay, ale widok in-game z moda. Właściwie z części kamiennej fortecy. Zawsze zapominam, czy to jest górska forteza, czy kamienna. Jebały mi się te dwie lokacje. W każdym razie chciałem wam pokazać, żebyście zobaczyli, jak wygląda to w grze. Od razu mówię, że rozmieszczenie postaci i w ogóle same postacie są postawione w jednym, znaczy w jednym. Jednakowe postaci mogą być postawione w różnych tam miejscach, tak po prostu, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale te postacie nie będą wyglądały w większości tak, jak wyglądają teraz, czyli na przykład tutaj kurwa kolejne bliźniaki, a tam jeszcze szczuro ludzie są. No, tu widać, że jeszcze prace idą cały czas swoim tam, paczki z bronią, tak jest. Po lewej stronie jedna z nowości na dole ekranu. Od lewej strony, od góry, pasek sprintu, który pod wodą nakłada się na niego pasek wytrzymałości, czyli jakoś nie koliduje to ze sobą specjalnie. Pod sprintem mana, życie i obok życia pasek expa, exbar. A nowy system, tutaj jest w ogóle, ramki obramowania są takie zaznaczone, tylko prowizorycznie zrobione, żebym wiedział, co jest czym. Ale fajnie! System powiadomień, który chcę wam pokazać, tylko taki a la Gothic 3 też pomieszany jednocześnie z Jezus, gdzie takie coś? W czasie zapłaty na przykład coś podobnego było. A przy użyciu Lego weszło to bardzo szybko. Obramowanie na tej dialogi to nie będzie na pewno tak wyglądało, bo jest zbyt oczojebne. Pancerz tego typa, typ jest Sevenda, zresztą chyba widać. Pancerz tego typa jest zrobiony przez Marka. Zresztą nie tylko sam pancerz używam, ale też tego Cornage, nie wiem jak to się wymawia. Patcha, który poprawia wygląd niektórych żywności, broni, sprzętu, no ogólnie takich dolnych pierdół, które były pominięte, jakieś ławeczki, coś tam. Koleś tu ogólnie pierdoli, że spalili mu chatę, jak był na polowaniu i chce złapać skurwysyna, który to zrobił, cytując. Rajdołku, ta.
O, i tutaj na przykład jak odmówimy mu pomocy, zadanie zostanie popsute, a zaznaczone popsute zadanie jest na czerwono. Wykonane na zielono, a jeżeli ktoś przychodzi do naszej grupy, party member, a informacja o pojawieniu się, o dołączeniu do naszej drużyny party membera pokazuje się też w tym miejscu na niebiesko. Tak samo jak czeka, czy opuszcza grupę też na niebiesko. Adekwatna do sytuacji informacja pokazuje się z lewej strony, mniej więcej na nad paskami. No to takie miejsce typowo... Typowo, no. Podobne do tych wszystkich namiotów asasynów z Gothica 3. Nie ukrywam, trochę z tego pościągałem pomysłów. Ogólnie z różnych gier ściągam. Monolog spania też trochę urozmaicony, ale to już pisałem o tym bardzo dawno. Pojawiły się dwie opcje. Odpoczywanie do świtu i do zmierzchu. Od świtu do północy to jest tak. Do świtu jest spanie do godziny 5 rano, do rana do 8, południe 12, wieczór 18 albo 19, nie jestem pewny, zmierzch 20 lub 21. No i północ to wiadomo. Zakończenie monologów, dialogów też różni się od siebie tym, że w zależności od tego, z jakiego przedmiotu, rzeczy korzystamy, czy z kim robimy, to adekwatna do tego opcja dialogowa kończąca będzie pokazana. Tak jak tutaj leżymy na łóżku, jest wstań z łóżka. Przykładowo stoimy przy kuchni, jest odejść od kuchenki albo zakończ czynność, już nie pamiętam. Kończąc rozmowę, jest zakończ rozmowę. Koniec chyba było tylko... Nie, już koniec nie ma w ogóle. O, tak sobie tutaj wziąłem do serca to, co mówił do mnie KZW. A propos tej... O, sprint coś mi nie działa. A propos tej roślinności. No i generalnie nawtykałem tego tak, żeby wyglądało tak na w miarę realistyczne. No nie działa sprint, nie chce działać. Coś nie działa. Okno statystyk to tylko prowizorka. Ja wolę szczerze tutaj biegać od godziny 20, kiedy już zapalają się pochodnie. Bo wygląda to imo dużo lepiej. Pochodnie zautomatyzowane zapalają się od 20, świecą do 5 rano. Albo 6, do 5. A tam jak ze sraczką, ale generalnie chciałem wam pokazać, jak to wygląda z widoku gracza. Nie pamiętam, żeby w takiej formie, chyba oprócz czasu zapłaty, ktoś tak robił, ale nagrywam w ogóle pierwszy raz coś takiego. A pierwszy raz na żywca komentuję to, co robię, także mogę to robić dość kalecznie i musicie mi to wybaczyć. Znaczy nic nie musicie, no. Tutaj osełka poprawiona przez Marka, zajebiście wygląda. Zapomniałem dodać mieczeka wymaganego, no ale w każdym razie wygląda teraz jak osełka, kamień śliwierski właściwie. A jest znajomy również, Skorinis. On będzie dość ciekawa, rozwinięta historyjka. Tak, paczki, złota glinga, kuźnia, paczki z bronią również tu wróciły. Środek jest na razie pusty, ale mam rozrysowane mniej więcej, jak to wszystko ma wyglądać. O, jak. To jest taki pulpit, tu z dwóch druidów, bliźniaki, które de facto stoją, gadają. Z nimi związana będzie między innymi zagadka trzech płomieni, ale o tym na razie nie będę nic mówił. Wspomniałem tylko na którymś z niedawnych postów zamieszczonych na The Modders o tym. Podejrzewam, że w swoim czasie też jakiegoś questa opublikuję. Przynajmniej jego początek, bo nie będę pokazywał, jak przejść. No i już znalazłem kolejnego błęda do poprawienia. Generalnie modyfikacja jest w dość szerokim już stadium rozbudowania. No nie powiecie mi, że nie wygląda to całkiem fajnie. W dość szerokim stadium rozbudowania i chciałbym, żeby... No tylko marzenia, nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale chciałbym, żeby do końca grudnia 2015 to już
ukazało się. Do pobrania. Na tą wieżę da się wejść. Z balist. A właściwie... No, z balist. Pewnego rodzaju balist. Nie da się niestety korzystać. Chyba, że znowu Mark oczaruje mnie swoją zajebistością. I razem z Chickenem i Savickiem zrobią coś, czego nikt by nie zrobił. To tak jak z kiedyś z armatami będziemy sobie latać tutaj, kurwa, z balistami. I strzelać w napierających wrogów. Pod tą fortecą, pod tą bramą, bo forteca jest dalej, będzie swojego rodzaju bitwa, powiedzmy bitwa. Bo generalnie to, co teraz wam pokazuję, jest jednym z trzech w całej modyfikacji, tak zwanych azylii. Oprócz tego miejsca jednym z nich jest również klasztor w Korinis. I żeby was nie mylić, nie, w Jarkendarze nie będzie azylu. Bo pewnie niektórzy pomyśleli, że jak jest na Korinis, jest w górniczej, znaczy na Korinis, w Korinis. Jest w górniczej dolinie, to i w Jarkendarze będzie nie. W Jarkendarze nie będzie takiego czegoś jak azyl. Jarkendar to będzie totalna, ja pierdolę. No taki bit, że to w ogóle będzie totalna przeróbka. Już jest właściwie w trakcie. Też rozgrzebana. Generalnie chciałem... No to już właściwie będzie wszystko, bo to tak z grubsza pokazać co jak. A chciałem tylko powiedzieć, że cały czas tych ludzi do pomocy potrzebujemy. Bo im więcej rączek, tym szybciej będzie zrobiona robota. Bez której mod nie wyjdzie, a im szybciej będzie zrobiona robota, tym szybciej wyjdzie mod. Masło maślane. W każdym razie, jakby byli jacyś jeszcze chętni, obeznani w swoim fachu, do czegokolwiek, grafika 2D, grafika 3D, animatorzy, skrypterzy, scenarzyści, koncept artyści, ludzie, którzy dubbingują, inaczej mówiąc, lektorzy. A ktokolwiek, no, producenci muzyki, tudzież, nie wiem, level designerzy, webmasterzy, bo to też do strony i do forum pomoc by mi się jakaś przydała, to bym miał przynajmniej jakąś, jak to się mówi, no, byłoby mi łatwiej po prostu. W każdym razie, jakby było chętnych kilku, to fajnie by było, gdyby ktoś się odezwał gdziekolwiek. Albo na Facebooku, na fanpage'a napisać, albo na The Modders, albo na Raven Studio. Gdziekolwiek. Z mojej strony tyle. I w sumie dzięki, banda, że straciliście wieprzy. To kilka... Nienawidzę ich. Kilkanaście minut swojego cennego życia. Jakbyście znaleźli coś, co nie pasowało wam tutaj, napiszcie, albo jakbyście wpadli na jakiś zajebiście genialny pomysł w stylu dodaj na rzece martwego smoka, będzie fajnie wyglądać. Tego nie piszcie. Ale jakbyście wpadli na jakiś zajebiście genialny pomysł, to możecie dać znać też również w propozycjach, pomysłach. No generalnie na The Modders. Dobra, no, co ja będę wam dupę truł. Dzięki i cześć. Do następnego.